Hogwart. Magia oraz Avada Kedavra. Siemanko, jestem Irkam i witam w krótkim poradniku rzeczy, które chciałbym wiedzieć, zanim rozpocząłem rozgrywkę w Hogwart Legacy. Po pierwsze, czar Revelio. Czar tak zwany Magic Vision, który ujawnia nam wszystkie sekrety, wszystkie ukryte przedmioty, wszystkie łamigłówki, znajdźki, dosłownie wszystko. Dodatkowo widzimy dzięki temu prześciany, więc nic nam się nie ukryje. Jedną ważną rzeczą jest to, że nie zabiera on nam miejsca w slocie na czary, dzięki czemu możemy nim spamować dosłownie co chwilę, a nawet powinniśmy. Drugą rzeczą jest to, że gra nie ułatwia nam życia na początku rozgrywki. Wiele łamigłówek, wiele rzeczy jest zablokowanych. Pomimo wielkich chęci nie jesteśmy w stanie nic odkryć, nic zrobić, gdyż po prostu brakuje nam wymaganych czarów. Czy to na przykład latającej miotły. Więc nie pozostaje nam nic innego niż wykonać chociaż te parę misji głównych i dopiero zacząć rozgrywkę z misjami pobocznymi, z różnymi łamigłówkami, bo wtedy tak naprawdę będą one nam dostępne i możliwe do wykonania. Czyli tradycyjnie najpierw do lekcji, a potem przyjemności. Trzecią rzeczą, o której będę chciał dziś powiedzieć, jest rzecz bardzo ważna, a chodzi o gear, czyli nasze ubranie, rzeczy, które nosimy, które wzmacniamy. Te sześć przedmiotów, rękawice, szalik, płaszcz, ubranko, okularki, czy bądź maska, czy czapka. Po pierwsze, niezależnie co aktualnie nosimy, to możemy zmienić wygląd na jakiś inny, jakiegoś przedmiotu, który już wcześniej zdobyliśmy, bądź wygraliśmy oglądając na przykład na Twitchu, bądź w wyzwaniach. Będziemy mogli sobie zmienić wygląd dosłownie wszystkiego, ale tylko jedynie tych sześciu przedmiotów. Na przykład, jeżeli zdobędziemy na końcu rozgrywki jakąś fajną, bardzo mocną pelerynkę, ale wizualnie nam w ogóle nie siada i ta na początku rozgrywki była dużo lepsza, nie ma problemu, możemy sobie ją zmienić i wszystkie statystyki zostają tradycyjnie z nami, więc bardzo fajnie możemy sobie wykreować jakąś wizję naszej postaci, ubrać ją tak jak chcemy i dosłownie trzymać ją tak ubraną aż do końca rozgrywki. Jednak żeby nie było za dobrze, to nasz magiczny plecak ma swoje ograniczenia. Na początku mamy jedynie 20 pustych slotów na różnego rodzaju itemy, przedmioty, które zdobędziemy w czasie gry i niestety jeżeli wyskoczy nam takie powiadomienie, że już mamy skończone miejsce, to mamy dwie opcje. Po pierwsze, możemy go zniszczyć, jednak jest to bardzo nieopłacalne, bo nie dostaniemy za to nic. Żadnych galonów, czyli pieniędzy, ani żadnych składników. Po prostu zyskamy dodatkowy slot na dodatkowy przedmiot. Jednak, tak jak mówię, zupełnie się to nie opłaca. Dużo bardziej polecam polecenie do Hogsmeade i tam udanie się do handlarza i sprzedanie mu zbędnego żelastwa, zbędnych rzeczy, dzięki czemu zyskamy miejsce oraz hajsik. Dlatego też polecam od razu przyzwyczajenie się do proszków fiu i wyrobienie sobie nawyku, gdy już mamy mniej więcej tak 16, maksymalnie 18 przedmiotów w plecaku, oblecieć, sprzedać wszystko, wrócić na swoje miejsce i grać dalej. Jeżeli chodzi jeszcze o gear, to tradycyjnie, gdy zdobędziemy jakiś nowy przedmiot, to w rogu wyświetli nam się, co to jest za przedmiot, jego nazwa, wygląd oraz strzałeczka. Strzałeczka zielona w górę informuje nas tradycyjnie, że przedmiot jest lepszy od tego, który mamy aktualnie wyposażony, a czerwona z kolei informuje nas, że jest on zdecydowanie gorszy. Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie naszych ubrań. Możemy je upgrade'ować, jednak zacznijmy od początku. Nasze ubrania są podzielone tradycyjnie, jak dla tego typu gier, na różnego rodzaju zestawy, od przedmiotów normalnych, lekko magicznych, po epickie, aż do legendarnych. Ulepszenia naszego sprzętu dzielą się na dwie kategorie. Po pierwsze, ulepszenia, niestety tak się nazywają, działają tak, że wzmacniają naszą obronę i atak, czyli ofensywę i defensywę. Drugą kategorią są atrybuty, które zwiększają skuteczność naszych zaklęć, przedmiotów, czyli roślin, oraz różnego rodzaju magię starożytną, antyczną. Wszystkie oprócz naszej różki możemy upgrade'ować, łącznie z naszą magiczną miotłą, którą możemy sobie upgrade'ować, ulepszyć u sprzedawcy, który po wykonaniu odpowiednich misji da nam możliwość dodania szybkości, zwrotności i ogólnie polepszy nam się komfort korzystania z tego środka transportu. Jeżeli chodzi o nasze ubrania, czyli właśnie jakieś rękawiczki, szalik i tak dalej, to możemy go ulepszyć za pomocą zaczarowanego krosna pokoju życzeń. Niestety nasza różka jest bezwartościowa z tego względu, że po pierwsze nie daje nam żadnych statystyk, nie możemy z jej wzmocnić,
a po drugie nie możemy zmienić jej wyglądu jako takiego, możemy dać jej jedynie nową rękojeść, która tak naprawdę nie wpływa również w ogóle na wygląd, bo tego praktycznie nie widać. Kolejny punkt do programu jest hajs, a dokładnie jak go zarabiać, jak zwiększyć swoją ilość galeonów w dość krótkim czasie. Jest na to bardzo dobre rozwiązanie. Po pierwsze, skrzynie z okiem. Takie małe skrzyniowe cyklopy, które dają nam 500 galeonów. Jest to dosyć pokaźna sumka, więc na pewno Wam się przyda w niejednej sytuacji. Problem jest taki, że tej skrzyni nie da się tak po prostu otworzyć, bo trzeba ją przechytrzyć. Wystarczy się ukryć za pomocą czaru kameleona bądź napoju magicznego, który sprawia, że jesteśmy niewidzialni i wtedy po cichutku możemy sobie podejść, otworzyć skrzynię, ta zdziwiona się po prostu nam otworzy i dostaniemy 5 stówek. 5 stówek. Drugim sposobem jest tradycyjnie sprzedawanie złomu handlarzom. Podczas gry zbierzemy dużą ilość ubrań, różnego rodzaju czapek, kurtek, wszelkiego rodzaju zbędnego, gorszego ekwipunku, który aktualnie nosimy. Dzięki czemu możemy go sobie nazbierać, posprzedawać, a każdy taki przedmiot kosztuje bodajże od 90 wzwyż galeonów, dzięki czemu naprawdę szybko można się tutaj wzbogacić. Hajsik również możemy zdobyć wykonując różnego rodzaju łamigłówki, zbierając jakieś skarby, czy nawet okradając ludzi w ich własnych domostwach, a dzięki czemu możemy wykorzystać rewelio. Wykorzystujemy, spamujemy jak się tylko da, podświetlają się różne skrzynki, podchodzimy, zabieramy, uciekamy, tyle. Przyznam szczerze, że jeszcze sam nie doszedłem do tego etapu grze, ale słyszałem o dwóch jeszcze sposobach, dzięki którym możemy się szybko wzbogacić. Pierwszym sposobem jest w pokoju życzeń stworzenie sobie farmy magicznych zwierzątek i po prostu ich sprzedawanie, dzięki czemu możemy się naprawdę szybko wzbogacić, ale tak jak mówię, jeszcze sam do tego nie doszedłem, więc trzeba to wziąć i sprawdzić. Szóstym punktem programu jest kustomizacja prawie dosłownie wszystkiego. Gra bardzo mocno stawia na estetykę, na możliwości wizualne oraz to, żeby jak najprzyjemniej nam się patrzyło na wszystko, żebyśmy mogli sobie dokładnie, tak jak chcemy, wszystko ułożyć. Tak naprawdę pokój życzeń jest naprawdę pokojem życzeń, bo możemy zmienić nim dosłownie wszystko. Kolor ścian, kolor podłóg, styl jaki ma być gotycki, ma być bardziej botaniczny, ma być jakiś naukowy, nie ma żadnego problemu. Możemy sobie tam ustawić dosłownie wszystko, tak jak chcemy. Stół tam, krzesło tak, wszystko jest idealnie. Dodatkowo również możemy zmienić wygląd siebie, naszej postaci dzięki fryzjerowi, który jest magicznym fryzjerem, bo oprócz zmiany koloru naszej fryzury, naszych brwi, możemy zmienić również blizny, biegi. Jednak jest jedna rzecz, której się nie da zmienić, a dokładnie rysy twarzy naszej postaci. Jeżeli na początku gry wybraliśmy coś, co nam się nie za bardzo podoba, to niestety, ale musimy albo stworzyć nową postać, albo po prostu założyć czapkę. Nie da się tego niestety w żaden sposób zmienić. Możemy jedynie dać właśnie blizny, zmienić fryzurę, albo dodać jakieś biegi. Tylko tyle, albo aż tyle. Punkt siódmy. Łamigłówki. W grze jest naprawdę ogrom różnego rodzaju zagadek, łamigłówek, które możemy rozwiązać. Pierwszą z nich jest taka statua, którą trzeba będzie potraktować różnego rodzaju czarami. Jeden wymaga czaru na przykład Levioso bądź Akio, a kolejny musi być potraktowany ogniem, żeby po prostu się coś wydarzyło. Dzięki czemu zazwyczaj zdobędziemy różnego rodzaju strony do naszego dziennika. Drugim rodzajem zagadki, z którym się spotkamy prawdopodobnie już na samym początku gry, jest to takie magiczne lustro, które niekoniecznie pokazuje nam to, co się ma odbić. A dokładnie, gdy przy nim użyjemy czaru Lumos, wtedy wyświetli nam się pewna sceneria, do której jeżeli się udamy właśnie wykonując czar Lumos, to spotkamy magicznego chochlika, którego musimy dosłownie przyprowadzić do danego lustra i w nim umieścić, dzięki czemu dostaniemy stronę do naszego dziennika. Kolejną łamigłówką są próby Merlina, które są bardzo ważne z tego względu, że umożliwiają nam powiększenie naszego magicznego plecaka o maksymalnie 20 pustych slotów, czyli dzięki czemu zdublujemy nasz plecak. Ważną rzeczą jest to, że każde zdanie, każda próba jest inna, więc musimy kombinować z naszymi dostępnymi czarami. Na niektóre zadziała czar ognia, na niektóre przyciągania, gdzie niegdzie również Lumos. Łącznie wszystkich prób jest 95, a wykonanie odpowiedniej ilości da nam łącznie po 4 dodatkowego slotu. Ostatnią łamigłówką, z którą się spotkałem w czasie gry, były magiczne
drzwi, które wymagają od nas nieco matematycznych zdolności, jak to w szkole. Gdy do nich podejdziemy, to wyświetlą się nam dwa równania, na górze oraz na dole. Naszym zadaniem jest odgadnięcie odpowiedniej liczby, która po dodaniu do siebie pozostałych dwóch da nam wynik w środku. Główną trudnością jest to, że nie mamy tam normalnie liczb, tylko pewne obrazki różnych tworzeń. Wszystko ułatwi się w momencie, gdy poznamy pewien schemat. Otóż gdy spojrzymy na obrazek na dole po lewej stronie, oznacza on 0 i każdy kolejny oznacza liczbę o jedną większą, aż gdy spojrzymy na prawą stronę, na sam dół, oznacza ona liczbę 9. Dodatkowo warto pamiętać, że symbol z jednym znakiem zapytania oznacza równanie te górne, a z dwoma te dolne, dzięki czemu będziemy musieli odpowiednio dopasować wynik do danego równania. Dodatkowo czasami te dolne jest dosyć ukryte, więc pamiętajcie o revelio. Powinniście dzięki temu łatwo znaleźć, gdzie jest ukryty ten drugi przełącznik. Ósmym punktem, z którym chciałbym się z Wami podzielić, są zaklęcia. W grze mamy ponad 30 zaklęć, z czego 30 są przypisywalne, z czego 3 to zaklęcia niewybaczalne, czyli Avada Kedavra, Crucio i... Początkowo mamy jedynie dostępne 4 sloty na 4 różne zaklęcia. Jednak z czasem będziemy mogli sobie je rozwinąć o 3, dzięki czemu będziemy mogli łącznie używać w jednym czasie około 16 różnych czarów. Aby odblokować kolejne sloty, musimy mieć dostęp do talentów, które po wykonaniu odpowiedniego zdania głównego gdzieś na okolicy 5 do 10 poziomu będziemy mieli możliwość wykupienia pewnych talentów o nazwie Wiedza Zaklęć 1, 2 i 3. Każde z nich odblokuje kolejny dodatkowy slot, który umożliwia nam wsadzenie kolejnych 4 różnych skilli. Znacznie ułatwia nam to grę, gdyż nie musimy za każdym razem uruchamiać systemu, który pokazuje nam wszystkie zaklęcia, by móc wyjąć sobie na chwilę Lumos, a później go znowu zamienić na jakiś czar atakujący. Jest to bez sensu, bardzo irytujące. Fajnie sobie zrobić pewne sloty typu walczący, użyteczny, pokój życzeń i jeszcze jakiś, jaki sobie chcemy. Dodatkowo, oprócz tych 30 przypisywalnych czarów, mamy 6 nieprzypisywalnych, takich jak na przykład Revelio, Protego, Drętwota, Petrificus Totalus czy Alohomora. Również do tego się zalicza zaklęcie podstawowe, którym jest naszym takim podstawowym atakiem. Jeżeli chodzi o talenty, to mamy ich aż 48. Problem pojawia się jedynie w tym, że nasz poziom maksymalny postaci to 40, co daje nam łącznie 35 punktów do wydania. Nie możemy mieć wszystkiego, jednak w co ładować punkty? To zależy od tego, jaki jest nasz styl gry. Możemy być asasynami, możemy atakować znienacka, ukrywać się napojami bądź czarem kameleona. Możemy również być nastawieni na klątwy, na zaklęcia niewybaczalne, bardziej te ofensywne lub po prostu możemy sobie rozwinąć te najbardziej podstawowe i się na nich opierać. Co więcej, możemy również rozwinąć nasz pokój życzeń i także nasze roślinki bojowe. Mimo wszystko jest parę talentów, na które należy zwrócić swoją szczególną uwagę, bo bardzo mocno ułatwiają nam grę. W pierwszej kolejności powinniście się zwrócić ku takich talentom jak na przykład moc wigenowa, która w kategorii podstawowej zwiększa efektywność naszych napojów leczących. W tej samej kategorii znajduje się również mistrzostwo zaklęcia podstawowego, które sprawia, że atakowanie wrogów skraca czas odnawiania zaklęć, dzięki czemu możemy szybciej wszystkim spamować. Kolejnym talentem jest mistrzostwo Revolio, dzięki czemu jest zwiększony obszar działania naszego ulubionego spamerskiego czaru do odkrywania wszystkiego i wszystkich w danym rejonie. Ostatnim talentem, na którym według mnie należy zwrócić swoją szczególną uwagę, jest szybkość, który zwiększa nasze możliwości uniku, zmieniając nas w taki biały obłoczek, który możemy kojarzyć z filmów, gdzie aurorzy ci dobrzy właśnie się przemieniali i sobie szybko się teleportowali w różne miejsca. Dzięki niemu możemy się nie tylko szybko ewakuować z jakiegoś problemu, ale też możemy się szybko gdzieś przemieścić, jeżeli akurat nie możemy latać, biegać nam się też nie chce, więc fajny czar, dobrze wykorzystać. Kolejnym punktem w programie jest sieć Fiu i mapa. Po pierwsze, należy się bardzo dobrze zaprzyjaźnić z siecią Fiu, gdyż umożliwia nam ona teleportację dosłownie wszędzie.
Jest jedynie mały szkopuł, bo musimy najpierw takie miejsce odwiedzić, a najlepiej odwiedzać je oczywiście poza zamkiem na naszej miotle, dzięki czemu wystarczy odrobinę podlecieć, znicz się zapali na zielono i będziemy mogli powrócić do tego miejsca skądkolwiek i kiedykolwiek. O ile sama mapa i sieć Fiu jest bardzo przydatna, to o tyle w samym Hogwarcie jest mega irytująca. Trzeba cały czas obracać tę kamerę, wybierać odpowiednie skrzydła i to dosyć denerwuje, przeszkadza. Dużo lepszym pomysłem jest skorzystanie z menu po lewej stronie, który po wybraniu od razu nam pokazuje dostępne możliwe sieci Fiu, gdzie możemy się w danej chwili przeteleportować i dzięki temu wybierzemy najbliższą okolicę, gdzie musimy dotrzeć. I to tyle na dzisiaj. Jestem Irokami. Do kolejnego odcinka. Bye!